Cześć Wam wszystkim z tej strony Pan Zesień, Wam odcinek z Browsers i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas na uwagę, uwagę, uwaga Top model, top model, moi drodzy, znowu na kanale po. Nie wiem jak dawno, ale to była jedna z Waszych ulubionych serii, która robiła potężne zasięgi generalnie, więc lecimy z kolejnym top model, zobaczymy czy Wam się dzisiejszy top model spodoba. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Możemy się mówić, że jeżeli dobiecie 1500 łapek w górę, to nagram kolejny odcinek top model, więc wszystko zależy od Was. Wy, moi drodzy, również zasubskrybujcie kanał, bo lecimy po 250 tysięcy subskrypcji. No i ja już sobie wybieram szelkę standardowo, jak to zawsze bywa na naszych top modelach, akurat mi się srebrna szeli y wybrała. No i lecimy. Pierwsza runda, skiny wakacyjne, moi drodzy. Skiny wakacyjne są tutaj ze mną Radko, Esx, Oliwia, MichoPlay2010, Fryzoluszek, Max, Cornell, Sx, Costix, Cemłania i Fafiozo. Ty wszyscy są z mojego Instagrama, więc jeżeli ty chcesz wziąć w kolejnym odcinku udział, wbijaj na Instagrama, zaobserwuj mnie. Przy okazji jest chyba nadal konkurs na w Kanka, więc jeżeli chcesz go wygrać. Zachęcam do wbijania na Instagrama i mnie zaobserwuj, żeby wziąć udział. Dobra, moi drodzy, więc startujemy z pierwszą rundą. Kurczę, pyczone, trochę mogłem sobie mapkę zmienić na tą moją, ale już dobra, zagramy na tej, niech wszyscy idą na środek. Mam nadzieję, że zaraz tutaj ogarniemy... Bo nie zmieniłem mapki, ale mam nadzieję, że zaraz tutaj ogarniemy. E, dobra, cyk, cyk, cyk. Niszcza nas szybko sobie te par cube y. Dobra, wszyscy i tak wbijają. Jest dobrze, zaraz sobie mapę zmienimy. E, dobra, moi drodzy, wszyscy już są. Wszyscy już są chyba. Dobra, czy jest ktoś, co się powtarza? Nie ma chyba nikogo. Po pierwsze tak, Biedronka Bi mi się nie kojarzy z wakacjami, więc Biedronkę bibym bym wywalił. Następnie Plażowicz, Plażowi tutaj Pamka jakaś wakacyjna, to, to. Dobra, tutaj też nie bardzo mi się to kojarzy z wakacjami, szczerze mówiąc. E, dobra, no Ty B też mi się nie kojarzy z wakacjami, przykro mi. E, dobra, lecimy dalej, co my tutaj mamy? Hmm, wszyscy już są tematycznie moim zdaniem. Każdy jest tutaj jakoś odnośnie wakacji. Yy, dobra, kogo ja bym wyrzucił? Dobra, najmniej chyba mi się podoba Brock, tak mi się wydaje, więc Brocka bym wywalił. Karl to jest mega fajny skinek. Jesse też jest spoko. Pamka, taka średnia, dobra, pamkę bym w sumie wyrzucił. Pamkę bym wywalił, następnie cztery osoby zostały. Yy, między Michałem a Maxem, kogo JA bym tutaj wywalił? Dobra, wywaliłbym chyba y, nitę. Nitę bym wywalił i top 3. To jest moim zdaniem top 3. Kurczę, notaro, za też jest mega ładna. Dobra, wiecie co lecimy, tak moi drodzy? Top 3 Maratko, który grał Tom Jesse, i tutaj między nimi, no to mm, mega fajne są oba te skiny, ale wydaje mi się, że Kurde, no wybrałbym raczej Karla, ale że to jest Słania, to on ma drugie miejsce widzowie i wybieram tutaj. Y Tom oto Rose. No i jak ktoś wygra dwie rundy w ogóle, no to zostanie dodany do znajomych. Yy, więc no, tak to wygląda. No i co moi drodzy, lecimy z kolejną rundą. Dobra moi drodzy, startujemy zaraz z kolejną rundą. Tym razem będą to skiny, które są z karnetu. Tylko i wyłącznie skiny, co są z karnetu. Nie wiem, czy ja będę pamiętał wszystkie, które są z karnetu, zobaczymy. Yy, ale mam nadzieję, że się nie pomylę. Łania oczywiście, jak zawsze widzicie, on opóźnia odcinki. To przez niego, widzowie, jak ja się Raz na 3000 lat spóźnię z odcinkiem, co się bardzo rzadko zdarza, no to przez niego wcale, bo no widzicie jak on przedłuża tutaj, ja nie wiem czemu. Naprawdę porażka z nim. Dobra, lecimy na środek. Widzę, że już są takie, które się powtarzają, na przykład Gaila, więc Geyla wywalimy, skoro się powtarza. Generalnie, no to moi drodzy, surfer Karl on był z karnetu, serio, nawet nie wiedziałem. Yy, dobra, zaraz zaraz będziemy ogarniali. Po pierwsze to tak, Cordyliusz, ty nie masz skina. to, 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 to Co to ma być? Top model bez skina, Wytywy? Wy. Trzy w ogóle są takie same, więc trzy takie same skiny to też jest od razu out. Więc ja nie wiem o co tutaj chodzi z nimi. Po kolejne, ty w ogóle nie masz żadnego skina, też nie wiem o co chodzi. To widzowie, to się skończy na tym, że ja wybiorę pomiędzy z dwóch skinów. Lola, ta to nie wiem, czy ona była skarna czy nie. No i tego, ty na pewno nie byłeś z karnetu, to jestem 100% przekonany i została dwójka widzowe. Została dwójka, jeden to jest surfer Carl, druga to jest ta Lola. No i szczerze mówiąc, nie wiem czy one są z karnetu, ale jak mam wybrać, no to surfer Carl bardziej mi się podoba, więc ty masz drugie miejsce, a ty wygrywasz. Ale to naprawdę powalona ta runda, bo tutaj nie dość, że trójka miała takiego samego skina, dwóch było Kordyliuszy, jeden jeszcze, co tam był? Aż chyba, co też w ogóle nie miał skina, więc Mega dziwne, dobra moi drodzy, lecimy Z kolejną rundą, tym razem Kategoria to są skiny, które mają Coś zielonego i widzę, że Jest tu kilka, nawet Więcej niż kilka, które mają coś zielonego Więc spoko, spoko, podoba mi się to Bardzo fajnie, bardzo fajnie Zobaczymy, który tutaj wygra Dobra, dawajcie tutaj na środeczek bardzo ładnie. Yy, ok, widzę, że są już mocne. Są już naprawdę mocne skiny. Po pierwsze, tak, Rose'a nie masz skina. Od tego tak zacznijmy, więc nie możecie wybierać postaci. To jest top model ze skinów. Yy, dobra, następnie. Następnie, co ja bym tutaj wywalił? No, ten chester mi się nie podoba. Ten chester mi się nie podoba, więc jego bym wyrzucił. Następnie z tych skinów, moi drodzy, co tu są. Mm, to bym wywalił, kurcze pieczone kogo bym wywalił. No na pewno ta musi zostać, to jest też OG skin, spoko. To też jest widzowie fajny skinek, fajnie wygląda. Świetlikowy Rico też nie jest najgorszy. Dobra, wyrzuca, wyrzuciłbym tą Lolę. Tą Lolę bym wywalił. Rambo Squick no najgorszy też nie jest. Mm, no jak mam wybrać, który mi się najmniej podoba, chyba z tych to bym wywalił Rico, choć i tak jest spoko. Następnie, moi drodzy, została nam już tylko czwórka. Yy, więc ja bym wyrzucił, wydaje mi się, że yy, tego karta choć i tak jest naprawdę fajny, no, no generalnie wszystkie to, to są spoko, później wyrzuciłbym tego, chociaż też jest fajny OG, ale no... Te są ładniejsze moim zdaniem. I Rambo Squika bym dał na drugie miejsce. A Cornela bym dał jako top 1, bo naprawdę mega opeskinek moim zdaniem. I sam go mam, duch Jaguara, Meg, mega opeskin. I lecimy, moi drodzy, teraz z ostatnią giereczką. Zrobimy sobie bez po prostu żadnej kategorii. Dobra, moi drodzy, startujemy z tą ostatnią rundą top modela. Wybrało mi tutaj w ogóle, patrzcie, jakie OG skin, myślę, że ja bym sam wygrał na tym top modelu, tak naprawdę. Ja za każdym razem wygrywam. No, na ostatnim na mapie ja zostaję, czyli ja wygrywam. To modele, taka prawda Dobra, lecimy, zobaczymy Jakie mają tutaj ciekawe skiny, czy w ogóle się jakieś powtórzą Dobra jest jakiś kruczek Fenix, tam jest jakaś Jessie, okej, okay, okej, okay, dobra, wszyscy są? Chyba wszyscy są. Kogo ja bym najpierw wywalił? No z tych osób to ja bym po pierwsze wywalił tego, co mi tutaj biega dookoła, więc Oliwia, ty, nie wiem co ty robisz, ale cię wyrzucę. Eee, następnie, moi drodzy, no ładne, ładne skinki, naprawdę ładne skinki są. Okej, okay, wywaliłbym, myślę, że tego Kolta, nie wiem, ten Colt akurat mi się jakoś nie podoba, szczerze mówiąc. Potem wyrzuciłbym... Myślę, że to nitę, ta nita nie jest najgorsza. Ona jest z skarnetu w ogóle, ktoś mógł sobie ją wziąć na tego, na yy, właśnie kategorię skiny z skarnetu. Dobra, następnie, kogo ja bym wywalił? Ja bym wywalił, wydaje mi się, że wywaliłbym tego spajka, bo no spoko jest, ale widziałem lepsze. Następnie z tej czwórki, moi drodzy, to ja bym zostawił na pewno Amber i B. Amber i Bim muszą wygrać. Dobra, kto ma czwarte miejsce? Pomiędzy Feniks Krukiem a tym Fenix Kruk moim zdaniem jest to trochę przeceniony skin. W tej cenie co on jest, to są naprawdę lepsze skiny, przynajmniej ja tak uważam. Więc wyrzuciłbym Feniks Kruka, który ma czwarte miejsce. Łanie bym dał na trzecim, choć skinek też ma spoko. No i tutaj królowa lodu Amber albo ta Bee. Kurczę, no powiem wam, ciężki wybór, ciężki wybór. Mm, A ja, 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 ani jednego, ani drugiego nie mam. Oba są mega fajne. Wiecie co? Myślę, że chyba. Królowa Lodu, Królowa Lodu jednak wygrywa. No, naprawdę mocny skinek, więc tak by to wyglądało. Zaraz sobie sprawdzimy, czy jest ktoś, co wygrał dwa razy. Bo jeżeli jest ktoś, co wygrał dwa razy z tych czterech rund, to go dodam do znamych Był tak Radko, Kornel, Kornel i Max. No to Kornel, proszę bardzo, zaproś do znajomych. Bardzo ładnie. No i co moi drodzy, to było na Tyle z tego odcinka Mamy na rzecz. Odcinka. Top model Wam się spodobał. Jeśli tak cię paczka w górę 1500 łapek. Kolejny taki odcinek oraz zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Trzymajcie się. Cześć.